Śniadanie Mistrzów. Tak jest. A wykonawcą śniadania, czy sponsorem śniadania dzisiaj jest Ewelina. Smacznego. Smacznego. Co jesz? Ty na diecie jesteś, nie? Tak, ale nie powinnam jeść tej bułki. To taka średniodietowa, średniodietowe śniadanie. No ale dzisiaj wybaczamy. Tak jest. A ja też jestem na diecie, ale wieprzowej i moja ulubiona metka. No i oczywiście jajka muszą być. Smacznego. A gdzie państwo jedzie? Gdzie państwo jedzie? Gdzie jedziemy, Hania? Nad jeziorko. Gdzie nad jeziorko? Nad morze. Nad morze pływać, kopu, kopu. A co to za okazja, że my tam jedziemy? Bo jest lato. Wakacje mamy. I lato. Przygotowaliśmy się. Trochę wygląda to jak w cygańskim taborze. Natomiast no, na razie tak musi być. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jedziemy jeszcze do sklepu po wykrywacze, no i udajemy się do Krynicy Morskiej na dwa dni, na weekendzik. Ania, tobie też wykrywacz bierzemy? Zielony. Tak zielone, jest. Zielone, robię sobie zielone, bawię się łańcuch na mnie, to jest... Jest morze, to i muszą być wykrywacze. Dzisiaj bierzemy ze sobą trzy sprzęty, dla mnie, dla Ewelinki i oczywiście dla Hani. Uśmiechnij się, zobacz jaki zestaw ci przygotowałem. Dostaniesz Xpedeusa, ten stary, który ja na nim chodziłem, bo ja teraz na wyższym modelu. Koreczkę. No i słuchawki masz tutaj, zobaczysz sama, czy na plaży ci będą potrzebne, czy nie. To już według uznania, nie? Wszystko w praktyce wyjdzie. Ja głównie chodzę w słuchawkach. No także wiesz, masz... jak to z Hanią. Będziemy oboje mieć słuchawki, a one... Będziemy słyszeć. Damy radę. To jest młoda detektorystka, także niech się uczy pewnych nawyków. Jeszcze dla niej, nie? No to podejdziemy jeszcze, dla niej weźmiemy. Będzie miała nowy zestaw. Jeszcze łopatki jakieś. A jeszcze słuchaj, my musimy też łopatki plażowe sobie wziąć. Nie wiem, czy te małe chcesz, czy większe sita. Weźmiemy dwie sztuki, to się wszystko potem okaże w pramie. Tak jest. Oko sprawdzasz? Tak jest. Jest to pewnie lander, ale jest to tam planem, ale jedynie nie lander. Pochwal się, czego zapomnieliśmy. Ręczników. Jakich ręczników? Do... No do wycierania się i ja nie wiem, co teraz będzie. Hania, nie będziesz się kąpała, nie mamy ręcznika do wycierania. Jednak. Tak. Wytrzy się w końcu. Też jest pomysł. Jeszcze się nie zdarzyło tak, żebyśmy wyruszyli i mieli wszystko. Zawsze się w drodze okazuje, że czegoś zapomnieliśmy. Zawsze. Tak to w życiu bywa. Takie spontane mają swoje plusy i minusy. Czym nas uraczysz? Lodzikiem, pierwsza liga. Ty nawet nie wiesz, ile on kosztował. Nie wiem. 9,41. No to oddaj. Nie, co ty, miałam chęć na niego. Trzeba było wziąć jednego, byśmy dwójkę zjedli. Otworzy ci? To proszę. Lody lodami, ceny lodów swoje, a zobacz jakie widoki, które są bezcenne. Zamek Krzyżacki w Malborku. Dotarliśmy już do Krynicy Morskiej. Będziemy nocować na parkingu publicznym. Jeszcze nie ma w pełni sezonu i te parkingi są darmowe. Na razie czekamy, aż zajdzie słońce. Dziewczyny się przebiorą, coś zjemy i idziemy nad morze. Pokaż się, Hania, jak ty wyglądasz. Pokaż się, jak ty wyglądasz. Coś ma zły humor. A mama jak wygląda? Jeszcze nie wyglądam, jeszcze chwilę. Jeszcze nie wyglądasz? Jeszcze nie. Jeszcze. Chyba coś zjemy najpierw, tak? Tak jest. No to dobra, to szykujemy papę. Szybkie jedzenie na parkingu. Hania, co jesz? Nic nie jesz? Coś jest. A my co jemy? Konserwę jogurka kiszonego. Bułeczkę.
bułeczkę. Bułeczkę. Ogóreczki kiszone na szybkiego jedzenie, bo nie ma czasu. Dopiero później sobie zrobimy grilla. No i oczywiście schłodzony specjal. To już podróży nie będzie, także jedno piwko na pół można wypić, prawda? Tak jest. Pomidoreczka chcesz? Lubisz pomidory? Parkingowe jedzenie. A nie, bo ja lubię. Konserwa. Widać, że z wartościowego mięsa. Ale smaczne jest. To już jest koniec. To już jest koniec. Będziesz się opalać? To jest już dziś. Ja będę się kąpała. Nóżki. Nie, dlaczego? No dlatego, że jesteś lekko podziębiona. Nie, nóżki. A tu po co założyłam kąpielówki? Żeby nie pomoczyć ubrań, bo nie mamy ręczników. Prawie dietetyczne kanapki, coś tam ta dieta nie wychodzi. Jedyne, od jutra. Nie. Od jutra. No ale chleb z konserwą też robi wrażenie, jest prawie dietetyczne. Robi wrażenie. Tak, to będzie moje. No i czas poszukiwań. Wszyscy mają swoje detektory. Ewelina jeszcze nie rozłożony. Ja niosę na barku, a Hania... Co ci się tutaj, Hania, stało? Wykrywasz, położyłaś? Buty. O co chodzi? A pokaż swój zestaw poszukiwacza. Torba na znaleziska. I co tam za koszulkę masz? Pokaż. Co planujesz tam zebrać? Powiedz. Przepraszam. Nie widziałem. Zestaw masz, tak? Skoro idzie z tym klaniem, to sam powinien uważać, nie? A nie my. Bo my jesteśmy plecami do niego. Już, Hanulka. Ale wiesz, najebane to. Trzeba mu wybaczyć. Dzisiaj mamy małe zawody. To więcej znajdzie drobniaków na plaży w Krynicy. Hania bojowo nastawiona, przygotowana. Ewelina też, tam widzę swojego Deusa, mocno gniecie. No i oczywiście ja też ze swoim sprzętem. Ja ci go ustawię na pierwszym programie podstawowym i zapiszę ci ustawienia. W sumie wiesz co, patrz, na podstawowym niech będzie dyskryminacja taka jak jest, zwiększę ci tylko czułość, no i częstotliwość pracy będzie większa, nie 11 kHz, jak jest jakby przy tym podstawowym programie ustawienie, tylko na 17, wtedy detektor będzie bardziej czuły na między innymi złoto, nie? Monety będziesz widziała idealnie, no i oczywiście też kapsle, bo tego nie uniknie. I tam wolę złoto i monety. No to teraz wszystko w twoich ręcach, nie? Ja ci przekazuję ten wykrywacz, masz go ustawionego w bardzo dobry sposób. Jest to czuły w tej chwili wykrywacz na drobnicę, jak powiedziałem wcześniej, na złoto. Jeszcze podciągnę ci trochę grunt, balans ręczny wyżej i wtedy już będzie w ogóle petarda. Ile masz? 2,50. No ja mam 2,50 na kilo. Ale ja chciałam pokazać, że nie? Coś znalazłam. No to pokaż, co znalazłaś. No to wszyscy ci uwierzą, no bo przy kamerze pokażesz. Kamera jest świadkiem, że znalazłaś tyle. Przeciąguj do 30 minut, nie? Zobacz, ja mam tyle. No i spinko. Ja mam dwa... No to bardziej ustawione. Ja 2,60. Czekaj, bo mam tu wodę. Mam kapselek. Tu mam jakąś folię. No zobacz. Kapselków akurat nie ten. Nie. Ja zbieram i wszystko. No nie, no dobrze, no ale ja nie pokazuję tutaj na tym. Na filmiku, nie? 50? No, pokaż te dwa zety, to ci wierzymy, że znalazłeś. Czekaj, weź mi stresu, więcej mam nawet. No, tak, widzisz. Czekaj, jest. Dwójeczka. No jeszcze mam 10 groszy. A Hania co znalazła? Hania też ma. Pokaż, co znalazłaś. Pokaż torbę swoją. Nie chcę. Hania co dzisiaj ma nerwa. Słabo idę jej poszukiwa. Grubo. Ja? Jeszcze spinkę. Coś takiego. Także masz akurat na toaletę. Co? Toaleta kosztuje 3 zł. O, to mi starczy! To ci dorzucę tylko. Pożycz. Lżejsza. Ale nie o 3 zł, tylko o opróżniony pęcherz moczowy.
No i słusznie. Radość bezsenna. Hania, siku robiłaś? Hania nie ma coś dzisiaj. Nie ma humoru. Mama 3 kilo lżejsza i 3 złote mniej w portfelu. Myślisz, najdroższe, że najdroższe sikanie w tym roku. Opowiadaj. Co się dzieje? Słychać wszystko. No jak nic nie słychać. Jak nie masz sygnału pod serką, to nie słychać, nie? Obrażona na wykrywacz. A w ramach walki z nudą Hania robi sobie tor przeszkód z wykrywaczem. Go! Raz, dwa, trzy. I z powrotem. Szybko, szybko. Raz, dwa, trzy. I z powrotem. Raz, dwa, trzy. Brawo! 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 Spanie dla Hani przygotowane. Mama jeszcze robi zabiegi. Oczywiście wszystko przed wyjściem na plażę, na poszukiwania, bo później jeszcze o 22 są fajerwerki. Będziemy patrzeć na fajerwerki? Hania, będziemy? Czy będzie spała? Chciała przyjść robi spać. Wrażenie. Robi wrażenie. Nasz baranek jest już zmęczony. Jedzie na baranku. Bo idziemy oglądać fajerwerki. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Hania nocy nie przespała. Chora. Co ci dolega? Nie pospaliśmy razem z tobą. Co tam cię bolało, powiedz. Ania. Oko i łóżko, tak? Gorączkowałaś w nocy. Ty sobie jeszcze poleż, ja idę troszkę na plażę, pochodzić z wykrywaczem, no i będziemy chyba się zbierać pomału, co? Ale zabezpieczeni jesteśmy, syropek na gorączkę. I to ostatnia dawka. Musimy po drodze. Widzisz, a tak fidlowałaś wczoraj w wodzie. Tak wygląda niedzielny poranek Trinca Morska. Na razie jeszcze są puste plaże, natomiast za chwilę, za jakąś godzinkę, one będą już wypełnione plażowiczami i ciężko będzie pochodzić z wykrywaczem metali. Jest złotówka, widać troszkę poleżała w ciemnej patynie, no ale Z to Z. Przy tej płycie betonowej wyskoczyły 2 złote. Także na start już jest 3Z. Krynica morska i charakterystyczne kuty spłynęły dzisiaj nad ranem. Zobaczcie, jakie spokojne jest morze. Rzadko się takie spotyka. W momencie, kiedy spływa ten kuter i ryby są segregowane, jest też sprzedaż, która zawsze pewnie daje tutaj jakieś monety. Zawsze ktoś zgubi podczas zakupów lądarki jakiejś złotóweczki. Kończę na dzisiaj poszukiwania. Na plaży coraz więcej osób. Ciekawe, co tam u moich dziewczyn. Znaczy nie wiem, ile wam wbić, bo ja to nie będę chciała. Śniadanie mistrzów, jajecznica na parkingu. Tu nasz bus. A kasiory znalazłem, zobacz, tyle. O. Nie jest za bogato, ale na jajka kolejne starczy. 2, 3, 4, 50. 50 groszy jesteśmy winna, czyli piątkę mamy. Tak. Jajka są po ile teraz? Nie. Po 80 groszy? Nie jest źle. Na kolejne nasilanie będzie. A jakaś wkładka do tych jajek będzie? Jakiś kiełbaska albo coś? Czy nie mamy czegoś takiego? O, kabano. No to na bogato jajecznica. Chyba, że pomidorka będziesz chciał. Ja jem pomidorki. Czy wolisz obok? Lubisz? Jak zrobisz, tak zjem. Dobra. Gdzieś tu miałam ręcznik papierowy, też go schowałam. A ty co robisz? Chłodzisz się? Ciepło jest, Hania, naprawdę na plaży jest mega gorąco, dlatego zszedłem. Około 30 stopni już jest. Jest i jajecznica. Pomidorkiem i z kabanoskiem. Na bogato. Czy to ja ci włożę wszystko, a ile zjesz, tyle zjesz. Podzielę się z wami. Hania, chcesz trochę jajecznicy?
Ona już ma apetyt na coś innego. Grunt, że chce zjeść. Na słodkie? Ja sobie zjem troszkę z tobą. Dziękuję, smacznego. Smacznego. Odwiedziliśmy latarnię w Krynicy Morskiej. Wygląda ona w taki sposób. Wejdziemy tam na górę. Hania, zobacz jaka tu jest informacja. Dzieci poniżej 105 cm wzrostu nie zwiedzają latarni. Skakuj tutaj, mierzymy czy się nadajesz czy nie. Kapelusz musi ściągnąć. Kapelusz. Jest kapelusz? Nie. Niestety masz farta. Wchodzisz z nami do góry. Zobacz tam. Wchodzisz, Hania, do góry. Wysoko. Kupiłaś sobie? Paczkę. Poczkę? A co to jest, magnes? Nie. Nie, taka figurka. A dla nas, na naszą lodówkę. Magnesik. Pamiątkowy. Nasz mistrz kuchni Ewelina przygotowuje nam przed wyjściem na plażę karkóweczkę. W sosie własnym, czy to ty taką przyprawkę przygotowywałaś? Sklepowa. Sklepowa? Z Biedry. No i na grillu będzie się tutaj nam ładnie przypiekać. Hania, będziesz jadła karkówkę? Co? Karkówkę będziesz jadła? Tak? No. Zwieś. Jak no? Kawałek. Zobacz, jak pysznie, apetycznie to wygląda. Nie jadę. Kolejny wyjazd zaliczony. Było trochę poszukiwań, trochę zwiedzania, trochę dobrego jedzenia w plenerze. Jakie wrażenia? Związane z naszym wyjazdem? No oczywiście. Gorące, ale przyjemnie. Dziękujemy Wam za obejrzenie filmiku i oczywiście zapraszamy na ostatni odcinek. Do zobaczenia, na razie. Hej. Teraz. Pozdrawiam, widzę.